Kochani, dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Przed chwilą Przemysław mnie opierdzielił, że znowu będziemy nagrywali na siedząco. Tak, to byłem ja. Przemysław powiedział mi, że stańmy sobie i nagrajmy tę opowieść, ten film z ręki, gdzie w ogóle takich filmów chyba się tak nie nagrywa. No bo rozmawialiśmy o tym, że mamy dzisiaj mało czasu, więc mówię sobie, dobrze, no to w takim razie staniemy, szybko nagramy. A Patryk mówi, no nagrywać Q&A na stojąco. Ale to nie jest Q&A. No właśnie, więc dlatego ja miałem w zamiarze, że szybko nagramy taką opowieść, wprowadzenie, dlaczego, co, jak, po co, na co i w ogóle. A ty tutaj już zasiadane. No bo ja się wtedy najlepiej i najbardziej komfortowo czuję, a że jest to jeden z ważniejszych tematów i jedna z ważniejszych decyzji, Boże, aż się zaczynam jąkać, jedna z ważniejszych decyzji, jaką no podjęliśmy, no i nie wiem od czego zacząć, bo po prostu to jest dla mnie szaleństwo. Ale powiem tylko szczerze, od siebie, jeszcze z mojego szczerego, dobrego serduszka, że dawno nie widziałem Patryka tak bardzo zaangażowanego, oddanego w sprawie i tak bardzo pochłoniętego przez to, co się dzieje, więc ja jestem z ciebie dumny, bo w końcu chyba to jest to. Tak, kochani, nadszedł ten dzień, w którym troszeczkę wam powiemy. To jest też jeszcze nic takiego konkretnego, ale chcemy się z wami podzielić i powiedzieć, przeprosić i wytłumaczyć, bo dziwnie te miesiące teraz będą wyglądały i filmy mogą być troszeczkę nudnawe, mogą być monotematyczne i mono siedzeniowe, na przykład to, co Przemysław dzisiaj mi zarzucił. Jak już wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, pracujemy nad pewnym projektem, który w głowie naszej się zrodził jakieś 2 lata temu, chyba jeszcze zanim zacząłem. Tak, zanim zacząłem w ogóle nagrywać jeszcze tutaj dla was na YouTube. Tak, więc plan jest taki już dosyć długoterminowy, ale tak intensywnie działamy nad nim od kilku miesięcy. No ja bym powiedział nawet, że to jest taka dobra ciąża już, ile my nad tym pracujemy. To jest takie nasze dzieciątko. Wszyscy w ogóle nas pytają cały czas, kiedy dziecko, kiedy ślub, kiedy to. My już na te tematy się wypowiadaliśmy, ale naprawdę można powiedzieć, że to poświęcamy na to tyle czasu, tyle uwagi wkładamy, tyle serca, emocji i w ogóle wszystkie nasze rozmowy z bliskimi, z rodzicami, z moim bratem i w ogóle z rodziną skupiają się tylko na tym projekcie, na tym naszym dzieciątku. I? Ale to jest fajne porównanie, w sumie mi się podoba, bo tak jak pary planują dzieci, to też jest taka część, gdzie się w większości przynajmniej na tym zastanawia, chyba że jest to wpadka, że gdzieś to się planuje, tak przygotowuje do tego, później jest okres tego wdrażania, później jest ta, powiedzmy, ciąża, czyli ten okres wyczekiwania, kiedy to dzieciątko rośnie. My akurat jesteśmy właśnie w takiej zaawansowanej już ciąży. Tak, wyczekiwania, stresu, radości, szczęścia, to jest wszystko okupione tyloma emocjami, skrajnymi emocjami, że ciężko jest zapanować, zaplanować w ogóle sobie życie. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy nie zrobić przerwy od nagrywania tutaj dla was, bo nagrywać, pracować, wyjeżdżać jeszcze. My mamy zaplanowanych tych wyjazdów rzeczywiście sporo, całe szczęście i to było oczywiście też zrobione świadomie po Polsce. No mamy pogodę i aurę taką, jaką mamy i decydując się jednak, że nagrywamy, nie rezygnujemy z niczym. Będąc tutaj w Warszawie na miejscu, skupiamy się tylko na tych sprawach związanych z projektem, z naszym dzieckiem, a wyjeżdżając chcemy nagrywać, chcemy starać się normalnie żyć, mimo że cały czas są maile, telefony, dzwonienia po urzędach, po księgowych i tak dalej. Naprawdę ja, decydując się na ten biznes, nie sądziłem, że będzie to zajmowało aż tyle czasu, gdzie mamy tylu podwykonawców. Nie jest wszystko skupione na nas i... Ale to też może dlatego, że gdzieś polegamy też na firmach, które z nami współpracują. To jest dużo takich rzeczy, na które my już nie mamy bezpośrednio wpływu, bo tak po prostu jest. Dużo rzeczy musieliśmy gdzieś tam zmienić, dopasować, bo czegoś się nie da. Coś kosztuje więcej, coś kosztuje mniej, z czegoś trzeba zrezygnować, więc jest to taka bardzo duża logistyczna sprawa, duże logistyczne przedsięwzięcie, żeby spiąć to wszystko w jedną dużą całość, więc jest to naprawdę... A jeszcze, jak ja nie robię tego wszystkiego sam, tylko muszę komuś coś zlecić, no to po prostu ja nie daję rady. Jak wiecie doskonale, ja jestem perfekcjonistą i to, co wypuścimy, musi być najwyższej jakości. Mamy współpracowników ze Szwajcarii, mogę w sumie o tym powiedzieć. Część tego
tworzy się właśnie w Szwajcarii i kontakt z nimi jest no, ciężki, uciążliwy, ale no, bardzo jakościowa rzecz powstaje. Więc no, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jaki to ma, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wszystko. No, także bądźcie proszę, tak naprawdę nagrywamy ten film po pierwsze, żebyście wiedzieli i nie mieli jakiejś bardzo długiej przerwy w kontakcie z nami. Też chcemy już zacząć mówić wam, co to będzie, ale zanim to zrobimy, oglądajcie proszę ten odcinek do samego końca, ponieważ pod koniec tego filmu powiemy wam nazwę, odeślemy was w pewne miejsce, także bądźcie z nami koniecznie do końca. Teraz oddaję głos Przemysławowi, niech on coś powie, bo ja już chciałbym powiedzieć wszystko. No, powiedziałeś w sumie wszystko, więc nie wiem za bardzo, co jeszcze mogę od siebie dodać. Faktycznie jest to rzecz, nad którą, w którą wkładamy całe serce. Bardzo dużo nas to kosztuje pracy. Zajmuje nam to dużo więcej czasu, niż myśleliśmy pierwotnie, że nam to zajmie, z tego względu, że no jak wspomnieliśmy, na wiele rzeczy nie mamy po prostu wpływu, więc musimy czekać na pewne momenty, odczekać pewne etapy, w których możemy na przykład zatwierdzić pewną rzecz. A z tym zatwierdzaniem w naszym przypadku jest bardzo ciężko, ponieważ poprawiamy te produkty, żeby były naprawdę jak najlepsze. Ja będę o tym cały czas mówił, bo chcę, żebyście mieli świadomość, że to nie jest tak, że my to sobie wymyśliliśmy, zleciliśmy, ktoś to robi i potem będziemy wam to sprzedawać. To w ogóle nie chodzi o to. Nam zależy na tym, żeby ten produkt, jak będziecie już go mieli w swoim posiadaniu, żebyście wiedzieli, że to jest po prostu coś ekskluzywnego, coś dobrego, coś, co będzie się wam kojarzyło z waszymi ulubieńcami tutaj z YouTube'a. Tak, ale co też warto wspomnieć, to po prostu my do każdego projektu, który realizujemy, wkładamy całe serce. Pierwszym takim naszym wspólnym, dużym przedsięwzięciem było no, to mieszkanie. Włożyliśmy tutaj naprawdę kupę serca, kupę pracy, przemyślany z każdy... Nerw i stresu. Każdy centymetr. Tutaj kto nie wchodzi, to mówi, że sobie tu jest wykorzystana powierzchnia w 100, nawet w 200%, gdzie mamy naprawdę takie pomysły wdrożone, gdzie nikt by na to nie wpadł, że tak można. I dokładnie to samo będzie z tym drugim naszym projektem, dużym. Oczywiście było jest bardzo dużo w ogóle też inwestycją, tak? Co też napędza niesamowity stres i taką no, odpowiedzialność przed samymi sobą, czy sprostamy temu zadaniu, czy ten produkt stanie na wysokości zadania wysokości waszych oczekiwań. Ja jestem przekonany, że stanie, znając nas, i mam nadzieję, że wy też już nas na tyle poznaliście, że wiecie, że przykładamy naprawdę dużą uwagę do każdego najdrobniejszego szczegółu. Wszystko jest przemyślane, zaplanowane. Ja się już mega cieszę, już bym naprawdę chciał wam zdradzić, o co tak naprawdę chodzi, bo no, wiecie, jak to jest takim trzymaniem tajemnicy, że to, z jednej strony to tak mega cieszy i chce się tak wyrzucić do siebie, z drugiej strony jest to takie adrenaliny, że jednak to jest taki sekrecik i trzeba go dla siebie zachować, więc jest to takie fajne połączenie. Ale już zbliżamy się do rozwiązania, że tak ładnie powiem. Część, połowa tak naprawdę już tutaj sobie spoczywa i odpoczywa, że tak powiem. Jest prawie gotowa. Na drugą część czekamy, ponieważ muszą zostać naniesione ważne poprawki. Tak, bardzo ważne poprawki. I w sumie co, tak myśląc generalnie o zamyśle publikowania treści z tym związanych, to myślę, że będziemy powoli was wdrażali w takie bardziej szczegółowe rzeczy. Będą się pojawiały na pewno zagadkowe, tak, zagadkowe takie posty, filmiki. Nie chcemy zrobić tego tak, żeby to było podane na tacy, tylko żebyście odkrywali, tak jak my odkrywaliśmy, tworzyliśmy, no i nie mogliśmy jeszcze wam o tym mówić, więc to będzie takie, wiecie, troszeczkę jedną ręką, takie raczkowanie, no wszystko po prostu na to dzieciątko nasze się składa i bardzo się cieszymy, że będziecie częścią tego projektu. Tak, bo w sumie byliśmy jeszcze wczoraj też u Patryka brata, widzieliśmy z dzieciakami i to była taka w ogóle mega fajna
Mega taki fajny czas, kiedy jeszcze nie zdążyliśmy dobrze drzwi otworzyć, a te dzieciaki już mnóstwo historii nam chciały opowiedzieć naraz. Rozebraliśmy się, Wincuś mówi do nas: kocham cię Patryk, kocham cię Przemek, chciał od razu iść na rączki. 10 razy to wczoraj, stęsknili się po prostu też za nami. Na rączki, to jest właśnie coś, co chciałem powiedzieć, takie moją anegdotkę, odniesienie, to że jak te dzieci rosną i zaczynają właśnie mówić, okazują to taką wdzięczność rodzicom, to ja mam nadzieję, że u nas będzie dokładnie to samo z tym naszym produktem, że wy będziecie takim naszym troszkę dzieciątkiem, które zacznie mówić i zacznie tak jakby wyrażać swoje opinie na temat tego produktu. Ładnie, to mówisz, aż się wzruszam. No, bo naprawdę, tworzymy to dla was, tworzymy to razem z wami, jesteście częścią tego, co prawda, no, my tworzymy to sami, ale robimy to z myślą o was i mam nadzieję, że naprawdę przez te dwa lata już teraz na kanale, udało nam się zżyć na tyle, że jesteście w stanie nam też zaufać w tym, co robimy. No i my też oddajemy wam nasze zaufanie i mamy nadzieję, że faktycznie uda nam się wszystkim stworzyć coś mega i tyle. Wzruszyłem się i nie wiem, co mam powiedzieć. Nie spodziewałem się takiej reakcji, bo to jest bardzo fajny i radosny film, a no, myśląc i analizując to, przez co przechodzimy, i to jest w ogóle piękny czas, tylko tak jak powiedziałem na początku, to jest czas ogromnego stresu, nerw, oczekiwań względem siebie, myślenia o tym, jak wy to odbierzecie i chyba stąd zaczyna mi się to wszystko. Wiecie, jestem wrażliwy i bardzo mi zależy na tym, żeby nie zawieść siebie, żeby nie zawieść was, bo tak dużo o tym mówimy, dużo o tym opowiadamy, a raczej między sobą jeszcze to wszystko tłumimy i między nami, a naszymi bliskimi. I strasznie chciałbym ten radosny ciężar, radosną nowinę z nas ściągnąć, zwłaszcza ze mnie, bo Przemysław jest taki, że on wytrzymuje tą presję i radzi sobie z tym, a ja bardzo już chciałbym się z tym z wami podzielić, tym bardziej, że to jest cząstka ogromna mnie i mojego serca i zależy mi na tym po prostu, żebyście już mogli to posiadać. Tak, i w sumie jeszcze mogę od siebie dodać, że idealnie się też podzieliliśmy zadaniami, bo ja jestem bardziej odpowiedzialny organizacyjnie za całe to przedsięwzięcie. Patryk tutaj odpowiada zdecydowanie za jakość tego filmu. Ja nie wiem po prostu nic. Ja jestem od tworzenia, od całej otoczki, od wizualnych aspektów i nie wiem w sumie od czego, co ja tam mogę. Ale fajne jest to, że mamy do siebie akurat pełne zaufanie w tej kwestii. To, co sobie postanowisz wizualnie i tak dalej, konsultujemy to razem, ale jestem w pełni zdany na decyzyjność Patryka i z drugiej strony działa dokładnie to samo, bo jeżeli trzeba coś organizacyjnie ogarnąć, bo mamy teraz masę tego wszystkiego, to Patryk zdał się kompletnie na mnie, gdzie tylko no przedstawiam gotowe rozwiązanie, które chciałbym wdrożyć. I cały ten proces opiera się na zaufaniu. Ja do ciebie, ty do mnie, wy do nas i na odwrót, po prostu tak musi być. Kochani, ja mam tylko nadzieję, że ten film nie będzie odebrany jako kolejny film o niczym. Po prostu my potrzebujemy takiego wygadania się, oczyszczenia i wsparcia, które mamy nadzieję, że od was otrzymamy. Ja nie chcę tylko, żeby ten wydźwięk tego filmu, bo ja zawsze jak jestem szczęśliwy, to wyglądam jakby działa mi się tragedia. Ja jestem szczęśliwy, ale po prostu dla mnie nawet taka forma takiego małego zdradzenia wam szczegółu i porozmawiania o tym, lepiej mi jest po prostu, dostaję wiatru w skrzydła i już ze mnie zaczyna schodzić, bo od samego rana chodziłem po prostu jak jakiś dziwoląg, bo nie wiedziałem, co powiedzieć, jeszcze naprawdę nie możemy zdradzić dokładnie, co to będzie, ale myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek i ten monolog my między sobą i między wami. Co ja bym chciał powiedzieć na zakończenie? Na pewno tutaj wyświetli wam się teraz nazwa naszej firmy. I tutaj odniesienie, dlaczego jest sygnowana imieniem Patryka. Zobaczcie sobie tą nazwę, którą ja wymyśliłem w momencie, kiedy jechaliśmy na twoje urodziny w samochodzie. Więc jest to w sumie dosyć, bo długo się zastanawialiśmy nad nazwą. Tutaj ona się właśnie wam pojawia. Tak będzie się nazywała nasza firma, tak się w sumie nazywa nasza firma, bo już jesteśmy na takim finalnym etapie finalizowania tego wszystkiego. Tak, tutaj pojawi się odnośnik do naszego firmowego Instagrama. A jak to brzmi w ogóle? Jakie to jest, wiecie co, jaki to jest
niesamowite przeżycie móc się z wami tym też, aż mi brakuje słów, móc się z wami tym wszystkim podzielić, bo naprawdę długo skrywaliśmy, długo, w sensie po pierwsze my się musieliśmy długo zastanowić nad nazwą, żeby ona nam się wyryła w pamięci, w głowie, żeby po prostu przy zasypianiu zastanowić i jak w końcu stwierdziliśmy, że tak to jest to, gdzie ja byłem przekonany od samego początku, że tak to jest to, Patryk musiał troszkę to przetrawić, później zaczęliśmy rozpowszechniać tę informację po takich naszych najbliższych, gdzie każdy tak w sumie z jednej strony mówi, że to jest oczywiste, ale z drugiej strony kompletnie nie, więc jest to właśnie calimy. Niby oczywiście, no, ale tak, nie do końca, ale wpadłem chyba teraz w monolog, więc jest to dla nas duży krok do przodu, dzieląc się z wami tą informacją, także dajcie znać, jak wam się podoba. Tak i w ogóle już teraz myślę, że już głos mi się nie będzie łamał. Tutaj jeszcze raz napiszemy, to jest oznacznik i odnośnik do naszego firmowego Instagrama, także bardzo będzie nam miło, jeżeli dołączycie do nas, pokażecie wsparcie, zaobserwujecie. Tam jeszcze przez kilka najbliższych dni, myślę, nie będzie się nic pojawiało, ale po tym filmie to będzie pierwsze i główne miejsce, skąd będziecie mogli czerpać wszelkie informacje na temat tego, co to będzie, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało logo, jakie będą inne rzeczy z tym związane. Także Boże, aż po prostu się zgrzałem i tak zapociłem. Warto zaobserwować profil z tego względu, że tutaj będziemy opowiadać o całości tego przedsięwzięcia, natomiast na Instagramie będą się pojawiać takie konkretne, graficzne, wizualne treści, które pomogą. To będzie takie połączenie. Tutaj na YouTubie będziecie mieli historię, na Instagramie będziecie mieli obraz, więc to będzie takie fajne połączenie, więc mam nadzieję, że... Wypowiedz, Przemysław, nazwę naszej firmy i tu jeszcze raz wstawimy oznaczenie. Także kochani, nasza firma nazywa się Pat Arrow. Czyli no oczywiście to jest od mojego imienia i nazwiska. Arrow to po angielsku strzała, więc żeby było tak światowo, międzynarodowo. No i chyba fajniej to też będzie i wyglądało i zdecydowanie lepiej brzmi, także mamy nadzieję, że taka nazwa wam się spodoba. Możemy w sumie tylko zdradzić, bo sporo osób się zastanawiało, jeszcze nie wiedząc, bo nikt oczywiście jeszcze nie wie, co to będą za produkty, czy będzie też wysyłka za granicę. Tak, kochani, wprowadzimy możliwość wysyłki za granicę, nie do wszystkich krajów, z tego względu, że będziemy musieli po prostu sprawdzić całość legislacyjną, czy faktycznie wysyłki do danych krajów są możliwe, więc na pewno taka możliwość się pojawi. Listy będziemy udostępniać też tak, na bieżąco. I jeszcze chciałbym powiedzieć, żeby osoby, które dobrze nam życzą, nie martwiły się, my mamy już wszystko opatentowane, zastrzeżone, wykupione domeny, żeby nikt ze złośliwych osób nam nie próbował zaszkodzić, także jesteśmy zabezpieczeni, przygotowani na wszelkie ataki, bo spodziewamy się, że może być grupa ludzi, która będzie chciała nam zaszkodzić, ale my jesteśmy silni, jesteśmy po prostu na moją zapadniętą klatę, będziemy to wszystko przyjmowali. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi i cieszę się niesamowicie teraz już, że podzieliliśmy się z wami chociaż tym małym, a jakże ważnym rąbkiem naszej tajemnicy, naszego dzieciątka, także damy też na pewno też jakąś taką fajnie klikalną, fajnie klikalny, jak to się mówi? Tytuł? Tytuł, po prostu, jakoś wypadło mi ale w zgadam, amoku. Bo nie wiedziałem w sumie, co chcesz powiedzieć. W amoku mi wypadło, ponieważ no oczywiście ciężko nad tym pracujemy i wiadomo, jesteśmy youtuberami, influencerami i w naszym zawodzie te tytuły muszą się klikać, muszą być klikalne, także też prosimy o wyrozumiałość. Po prostu chciałbym, żeby osoby, które raz na jakiś czas tutaj do nas zaglądają, bo też takie są, żeby wiedziały, że coś fajnego szykujemy i może zachęci was to do śledzenia tej naszej historii i naszej tworzenia naszej rodzinki w dalszym ciągu razem i poszerzając to wszystko. Dobra, ja już chyba się zamykam, bo już widzę, że mi rzeczywiście ulżyło. Haczyki! Zaraz tutaj zacznę tańczyć. Kończymy Przemysław, ja znowu będę zaraz tutaj był. Dziękujemy wam, kochani, za dzisiaj. Trzymajcie za nas kciuki i wpadajcie na nasz firmowy Instagram. Do zobaczenia! Pa! Pa.